Boimy się podejmować odpowiedzialności za prowadzenie kogoś duchowo, może dlatego, że sami mamy z tym kłopot. Sami nie potrafimy żyć duchowo tak, jakbyśmy chcieli, czy tak, jakbyśmy powinni. I w związku z tym odpowiedzialność za kogoś innego nas po prostu przeraża. Myślę jednak, że no chociażby trzeba się ciągle powoływać na papieża Benedykta, który jak przyjechał do Polski, to powiedział w katedrze w Warszawie, że księża to nie powinni być specjaliści od architektury, czy od remontów, czy nie wiadomo czego, czy od bycia menedżerem, tylko mają się znać na życiu duchowym. Sam byłem proboszczem, co prawda tylko 6 lat i wiem, że to nie jest takie proste z drugiej strony, bo to jest bardzo i męczące, i wymagające, pochłaniające wiele czasu. Jak człowiek jest, przepraszam za kolokwialne stwierdzenie, zrąbany po całym dniu, to na pewno nie weźmie książki jak uczyć innych rozeznawania duchów. No nie, no raczej będzie się czymś innym zajmował, co mu troszkę wytchnienia da. Niekoniecznie nie płaszczyzny religijne.